Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem The R. Aragor, a to co widzicie jest to Assassin's Creed Brotherhood. I zaczynamy naszą dzisiejszą przygodę od spotkania ze starym znajomym, z chyba złodziejem, jeśli się nie mylę, prawda? That man is a traitor to our order. Oho, są problemy? A serious allegation coming from a thief. What is your proof? He was an ambassador to the papal court and traveled as a personal guest of Cesare himself. I also know he abandoned you right before the villa attack. Machiavelli may not please all tastes, but he is an assassin, not a traitor. I am not convinced. No proszę, czyżby Machiavelli był złym człowiekiem? He is meeting someone in the Trastevere right now. Care to accompany me? I will follow. No proszę, ej, możemy odkryć, że Machiavelli jest zdrajcą. No proszę, ciekawe czy to jest prawda, wiem, że wygrywa w czasie... Okej. Okay. Jeszcze loading. Spotka się z La Volpe na targowisku. Czyżby to była prawda, że Machiavelli jest spiskowcem? Działa na dwa fronty? No nieładnie, chociaż właśnie tego nie pamiętam momentu, bo kiedyś przechodziłem Brotherhooda. Czy serio Machiavelli był zły? A może po prostu Machiavelli nie jest blisko Cezara, żeby odkryć jego zamiary i działać na naszą korzyść? To jest pytanie. Za chwilę się wszystkiego przekonamy. Chociaż Machiavelli jest sztywny, to jestem w stanie tylko powiedzieć. I to mi w nim trochę nie pasuje, że jest trochę to niepokojące, ale zobaczymy jaka jest prawda. Zatem poza odcinkiem jeszcze, pomiędzy tym a poprzednim, powykonywałem trochę zadań pobocznych odnośnie kurtyzan i Kopernika i stwierdzam, że to są żmudne zadania, które moi drodzy, wam naprawdę odpuszczę i nie będę je wykonywał ani na nagraniu, ani na live'ach, nic z tego rzeczy. Nawet gdybym chciał na live'ach, to nie jestem w stanie, ponieważ... Chodź, wyżej. Ponieważ ja nie mam tyle czasu dostępnego, żeby móc z wami prowadzić tego live'a, bo ja przeważnie nagrywam całą serię do przodu. A jak nagram całą serię do przodu, no to... A mógłbym tam niby w czasie potem zrobić... zrobić dla was live'a z takimi zadaniami pobocznymi, ale to już wcześniej powinienem je wykonać, żeby mieć różne udogodnienia w serii, więc... No niestety. No proszę. O nie, nie, co za młodzieniec. Mój syn Claudio has been injured. They are going to shoot him. I will kill these. Go, get the others. No proszę, ratujemy zwykłego chłopca. No, wyrzuć go! Czemu sam nie uratował swojego syna? To jest pytanie. Powinien. Nie tego, tylko tutaj. Szybko uratujmy go. Problem z głowy. I po sprawie. Został oczywiście ostatni. La Volpe, weź się nim zajmij, albo ja ci pomogę. To będzie szybsze. I spadam na dół. Quick, hide from the guards. I cannot. They are going to kill me. Pay attention, do what I do. Follow my lead. Oj, oj, oj. Chodź, młody. Chodź, chodź, chodź. Dopiero teraz mamy rozgłos. Właśnie, ja wcześniej jak grałem, to właśnie nie było rozgłosu. Ej, naprawdę. Ja się tak dziwiłem, bo ja mogłem zabijać strażników i nic się totalnie nie działo. Teraz dopiero widzę, że rozgłos nam dodali. Dopiero teraz. No proszę, zrobiłem dużo porządku, kiedy nie mogliśmy być tak naprawdę gonieni przez strażników. To jest ciekawe. Mój drogi, zobacz, chodź. Pokażę ci, co należy zrobić.
Musimy iść z nimi. Chodź, wtop się ze mną. Przejdziemy sobie koło strażników, nikt nas nie zauważy. Chodź, powolutku, powolutku. Claudio. Oni w ogóle świecili, że musimy do nich podejść. To trochę zbyt duże ułatwienie, jak dla mnie. Nie podoba mi się to. Ta gra za rączkę nas prowadzi, a to jest już znacząca przesada. Chodź. Tu będziesz bezpieczny. Claudio! Molte grazie, messere. Keep out of sight for a while. Desi? The guards are looking for you. I see they have posters up. Then rip them down. You can pay the heralds a few florins to silence them. Or I can eliminate witnesses. You know how to disappear. Aha, czyli my jesteśmy, moi drodzy, na 7 odcinku, a mamy nadal porady, jak grać. Tak naprawdę szkolenie mamy. No okej, od czego zaczniemy? Zmieszanie rozgłosu. Ja bym się tak zajął się strażnikiem, bo to jest dla mnie, znaczy strażnikiem, świadkiem, to jest zawsze dobra rzecz. Nic nie widzieliście? I teraz szybko zwiewamy stąd. I to daje nam 75% ukrycia rozgłosu. I teraz wystarczy ściągnąć jeden afisz. I to będzie wszystko. I eta here. Ojej, ale ładny ten afisz. I jesteśmy już nierozpoznawalni. W gildii złodziei. W ogóle zauważyłem, że możemy w tej części budować posterunki konkretnej gildii, czyli najemników, kurtyzan i właśnie złodziei. Tak, wiem, że kurtyzanami będzie rządziła nasza siostra, no bo ona już jest tam, pilnuje wszystkiego. Złodziejami, jak widzę, La Volpe dalej. Jest jakby takim przywódcą. I tak sobie teraz myślę, kto rządzi najemnikami, bo wcześniej to był ten Bianca. Nie, Bianca to był ten miecz tego gościa. Wiecie, wiecie, o kogo mi chodzi. Tego dużego z tym wąsem, tego kolesia. I teraz jest jego chyba syn, czy tam ktoś z rodziny. Z tym już kogoś poznaliśmy. Ciekawe, czy on też będzie rządził najemnikami. Wszystko to się przekonamy. Ale tak, gdzie jest gildia złodziei? Jest tutaj. W ogóle tutaj nie ma punktu widokowego, bo chciałem odkryć to też, żeby mieć tutaj teren. A tu proszę, nie ma. What a night this has been. Volpe, listen to me. I know what we saw, but you have nothing to fear from Machiavelli. I am sure of it. I have you to thank for saving Claudio's life. If you believe Machiavelli remains loyal to the Order, I trust you. So, what of the thieves? We had plans to repair this old building, but now that you and I are working together, I would like to know what you think. Aha, czyli mam po prostu ci pomóc, tak? Make sure the Borgias stay away. Perhaps it could look like an inn. Yes. I like that idea. Then I will make it so. Mhm. O tak, czyli teraz my musimy pomóc. Tak samo jak z kurtyzanami. Ulepsz. Jak to teraz wygląda? Jest strażnica. No, strażnica się na pewno przyda. Na pewno się zobaczymy. Tego możesz być pewny, architekcie. Dużo waszych usług potrzebuje. Tak samo remontowanie... jak się nazywało te... coś do przenoszenia wody? Nie wiadukty. Albo może wiadukty. Visit me whenever you like. There might be objectives to pursue that will help our cause in the city. A, konkretne zadania. To też jest fajne, bo to jest na przykład zabójstwo od tyłu, zabójstwo przy użyciu trutki, jeśli to jest na przykład kurtyzan, takie coś. Ah, yes, I forgot. We also have gambling. It is a great source of income, especially since we ensure that the Borgia guards always lose. One last thing. I need your spies to find the apple. It has been taken from me. We are searching the city for it already. Molto bene. Come to Isola Tiberina with your findings. No proszę, mamy teraz ludzi do większości rzeczy. Bardzo ciekawe. Jest pytanie, jest tu La Volpe, bo... ja chciałbym pogadać z La Volpe. Bardzo.
Za chwilę tutaj przechodzimy wszystko z interakcją, w interakcji, ale najpierw wejdźmy do menu głównego, bo ja chcę coś zobaczyć, bo tak. To są zadania kurtyzan, moi drodzy. Razem Fiore. I tu były zadania kurtyzan, chyba już ich nie ma. To jest na pewno Koperniko. Co to jest? Odzyskaj wspomnienie. Okej, to będziemy musieli na pewno poprzeglądać. To jest Gildia Złodziei. Musimy iść tu potem do zadania, ale to za chwilkę. Najpierw... Co tu ciekawego macie? Okej. Super, czyli te rzeczy na pewno też sobie powykonuję któregoś razu. Przy... jak będę miał trochę więcej czasu. Ezio! You have need of my assistance. The thieves in Roma are young. Skilled, but young. Prone to rivalries. Another gang. The Centocchi, Cesare Borgia's bootlickers. They cause us significant trouble. Where can to I? To się nimi zajmę. My thieves will show you. To się z chęcią nimi zajmę. Zobaczymy, czy będą nadal tacy hardzi. Czyli ja teraz. Porozmawiać dla Volpa, albo rozmawiać za najzłodziej. Tu jest granie w tą grę, to ja sobie to odpuszczę. Ale to znaczy pozwolenie położone w swojej sekwencji, okej. Gdzie jest dla Volpa? Kości na pieniądze. Dobrze. Ale jak wyjdziemy, to ja chcę z dla Volpa porozmawiać. Spotka się z La Volpe. Ej, pokazaj mi, żeby w Gildii Złodziei się z nim spotkać. Czy ja jednak coś ominąłem? Czy może... A nie, dobra. Nieważne. Porozmawiałem z nim i teraz mamy tutaj zadania złodziei, które musimy powykonywać. Dobra. Czyli wszystko jasne. Czyli mamy odblokowaną kolejną frakcję. Czyli zostali nam tak naprawdę tylko najemnicy. Chociaż najbardziej użyteczna gildia, znaczy, no frakcja, którą ja uważam, to są kurtyzany. No i najczęściej się przydają. A jak nie kurtyzany, to właśnie złodzieje też się przydają. Chociaż najemnicy najrzadziej. Chociaż, znaczy, w misjach, w kampanii mieliśmy często, zmuszeni byliśmy do z nich korzystania. Co moim zdaniem jest bez sensu, bo Ezio sobie radzi dużo bardziej sam radę, niż ma używać do tego jeszcze żołnierzy. Nie, samemu sobie szybciej damy radę. Okej, odkryliśmy mapę. I pytanie, czy to jest wszystko kupione, czy ja to dopiero muszę kupić? Muszę kupić. I to wykupmy wszystko. Będziemy bardziej bogaci, będziemy więcej pieniążków zarabiać. Tym bardziej, że ja mam trochę pieniędzy. Z tyłu jest bank. Wszystko nam odblokowało, czy nie? Powiedzcie, że tak, bo ja muszę do banku skoczyć. A później wejdziemy właśnie tutaj. O, zobaczcie, 10 na 17, już tylko 7 nam zostało. To jest bardzo mało. I mamy też nowe przedmioty i rabat. Ja chcę pobrać pieniądze. Jesteśmy bogaci, 13 tysięcy florenów. Super. Napraw wszystko. Zgadzam się. Już. Zbroi nie mam. O, właśnie, to jest problem, zbroi nie mam. Boost the gun. Broń ciężka. Nie chcę. Ja chcę kuszę, właśnie. Kuszy nie mam. No to ja zbierałem pieniążki. Mamy kuszę. Czyli mam wszystko, co chciałem. Okej, czyli to jest dużo lepsze... Znaczy, to jest cichsze od naszej broni palnej. Broń palna będzie dużo szybsza podczas walki, wręcz gonienia kogoś, moim zdaniem. A to właśnie do zabijania tak na szybko przeciwników. Poczekajcie, ja muszę się dostać... Tam, okej. Okay. To będzie dużo szybsze. A to się przyda z większej odległości zabijania. Okej. Okay. I wykorzystajmy jeszcze właśnie... Przechodzenie... A ja cię, gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie tu, nie tu, nie tu. Czy mogę zaznaczyć? Nie mogę. Właśnie, kolesem to nie jest, to nie jest to. Ej, jacie, ja nie mam tam przejścia? Żadnego? Nie mówcie mi. Gdzieś bliżej, najbliżej.
Ojocie, niedobrze. Najbliżej to jest to. No dobra, pójdziemy do portu, kawałeczek się przejdziemy. Na pewno nie wykorzystamy konia, bo nie lubię w tej grze jeździć konno. Dla mnie to jest takie... No nie pasuje mi. Może dlatego, że się odzwyczaiłem? Bo w dwójce mieliśmy tylko chodzenie pomiędzy miastami, a w mieście się nie poruszaliśmy. A tutaj mamy jakby jedno wielkie miasto, więc... Może dlatego... To jest jeszcze punkcik. Ale ja to sobie odkryję później. Na pewno nie z wami. Bo to bez sensu, żebym marnował was czas. A chcę trochę przejść fabuły głównej. To mi się na pewno przyda. O, ja cię, dobra. Może jednak weźmiemy tego konia. No ja tak patrzę, to trochę to daleko. Mamy prostą drogę, że nie będziemy musieli nigdzie się wspinać. W takim wypadku możemy skorzystać z konia. Aha. Super, no dobrze, tędy nie przejdę, wiem. Znaczy jeszcze nie przejdę, już niedługo. To i właśnie o tych wiadukach mówiłem, że to możemy naprawiać. I to jest właśnie gościu od tego, ale aktualnie tego nie naprawię, bo nie mam pieniążków. Ale pokazywało wcześniej na mapce, z boku po prawej znaczy informację, że to należy do templariuszy. Kurczę, zapomniałem, z kim walczymy. Czyżby tu był ten fajny gościu? Właśnie! Jak ja go lubię, tak zawsze wesoły jest. Bartolomeo. O właśnie, Bartolomeo. Tak się nazywałeś. Znam. Where is she? Did you check behind the table? Here she is. Lieta di conoscervi. Charmed. Truly. Now we talk about war. How goes the fight against the French? Już on myślał, że to znowu miecz. My men are holding their own. Machiavelli seemed to think things were more difficult. You know Machiavelli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Scusatemi. Throw me Bianca. No proszę, co za żona. A, to ja jest od myślenia. No tak, żona zawsze jest mądrzejsza. But know this. The Borgia position is weak. If you can defeat them, we can concentrate our forces on the French front. I think I know a way to help. Thank you for disclosing this to me, Madonna Dalviano. It is the least a wife can do to help her husband. Dobrze, no to zostawmy mężowi walkę i dowodzenie. A ten się zajmie resztą. Mam zadanie zabić tylko kapitana. Widzę go. Już nie żyjesz. Aha, nie żyjesz. Ja teraz muszę tam to wysadzić. A i wszyscy uciekają, okej. Okay. Oj. Jak tam się mądrze dostać, jak sądzicie? Ja chcę tak. Żyjesz, super. Tu jest flaga. Ja wcześniej chciałem tą wieżyczkę zdobyć, a właśnie nie mogłem się. Zastanawiałem czemu. To jest związane z misją. Wszystko jasne. Weźmy flagę. Ja już nikogo więcej nie mogę zabić. Po prostu idziemy prosto. Ezio, proszę, współpracuj. Dziękuję. Jest tu ktoś? Tam na wejściu są. Słyszę skarb. Ale zostawiamy go. Idziemy tu. I tu. Gdzieś tu bokiem. I wyżej. A i teraz właśnie widzę, że po lewej nam wzrasta ten punkcik wykrycia. Lepsze, fajniejsze to było, jak nas to nie wzrastało, po prostu mogliśmy robić co chcemy. I nadal drażni mnie czasami, że ta gra ma takie chwilowe spadki FPS-ów. Co wy w tym momencie widzicie, pierwszy odcinek lagował mi, a nie byliście w stanie tego widzieć, bo miałem inną opcję renderowania, a teraz zupełnie inaczej renderuję, co moim zdaniem jest lepsza grafika, dużo lepiej to wszystko wygląda. A poza tym sami ocencie, porównajcie pierwszy odcinek a drugi i ocencie, który lepiej jest. Graficznie wygląda. O,
Opa, nie. Ezio, proszę, podpal to. Dziękuję ci. O, jeszcze tak fajnie. To tak jest fajna baza, kurczę, pośrodku tak wody. Jak to fajnie wygląda. Czy ty skaczesz do... Jest to? Tak, na plecy to do siana można, ale nie do wody. Proszę cię, Ezio. Odbudowa żywo Rzymu. A to sobie odbuduję. To wszystko z domena. To się akurat nie martwcie. Będziemy władcami Rzymu. Co wy o tym sądzicie? O, teraz działa. Mówiłem, że w tej części będziemy mieć z asasynów możliwość. Kurczę, ja chcę ich już mieć, bo już dawno powinienem ich wykorzystywać. A nie tak bez tego żyją. Trochę niedobrze. Działam. Ja tam wziąłem flagę. No dobra, no to nie odzyskam póki co flagi. Albo później ją zdobędę. Znaczy i tak pewnie nie zdobędę wszystkich, no bo no nie. No za wcześnie jest na to. Może później się pokuszę, ale póki co nie. Nie ma takiej opcji. I tutaj. Gdzie jesteś? Bartolomeo. Zapomniałem, jak się twoja żona nazywa już. Ezio! We sent those luridi codardi running for the hills! Yes, we did. Now that the Pope's dogs have fled, I will be able to draw more men to the fight. But first I want to reinforce our barracks. Who will take care of this? I'm no good with these things. You are the educated one. You approve the plans. Va bene. But in return, I need to know Cesare and Rodrigo's every move. Can your men keep track of them for me? Of course. No dobrze, czyli starszy przyjaciele nam będą pomagać. Ty nie byłeś edukowany, ale jesteś bardzo i tak mądry. Oczywiście, ulepszamy. Czyli po prostu tak jak ze wszystkim, ulepszamy, żeby każda frakcja była z nami. Bo twoja żona się powinna tym zajmować, mój drogi. Na górze jest nagroda, ja widzę. Coś jest na samej górze. Później to zobaczę. Jak zawsze wszystko odkładam na potem, tak znajdźki. Bartolomeo. Very impressive. More men join us every day. It has become very competitive, which is just the way I like it. As you can see, this board shows the ranks of our top warriors. Prove your skills, and you will move up the list. Shouldn't I already be at the top? Chance fighting downstairs. If you're looking to show off, we also have fights. Now, if you'll excuse me, I've got money on this match. I to pamiętam, że to było dobre. I ja, my tutaj za chwilę wejdziemy. He has such an aggressive view of the world. However, strategy is equally important. Take these carrier pigeons, for example. Each one sent from Machiavelli bears the name of an important Templar in Roma. Eliminate them, and you will have more of an impact. A, i to też są zadania od nich, okej. Okay. Thank you, Madonna. Can you ask Bartolomeo to come see me at Isola Tiberina with a report about Cesare and Rodrigo's whereabouts? He will be there. Okej. Czyli tak, tutaj mamy zadania poboczne, czyli zlecenia zabójstw. I ja chcę to teraz, chcę wszystko zrobić. Czyli tak. Najpierw muszę porozmawiać z tobą, moja droga. Żeby odblokować wszystkie zadania poboczne, żeby musiał je wykonywać. Yes. The pigeons deliver the names of key papal agents. The Jubilee has brought pilgrims to Roma, their money taken by the church in exchange for absolution. Threats of damnation terrorize those reluctant to pay. The agents' collections go directly to Cesare. I will make money the least of their worries. Dobra, tu już mamy dodatkowe zadania. Ja sobie przy okazji zerknę na to. Tak, mamy multum zadań pobocznych, jak widzicie. I tutaj mam te zadania, zlecenia krawca i tak dalej. To też powykonuję sobie za chwilę. Tylko najpierw, moi drodzy, jeszcze sobie zejdziemy tutaj na dole. O tak, Bartolomeo, proszę. Okej. Maksymalnie. Jak wygram, dostanę 600, dobra. Ja się zgadzam, zarobimy multum hajsu.
Bez zbroi, bez niczego, o jacie. Wygrałem? Okej. Ja to muszę wygrać w tyle. Nie, nie zdążę. O nie, nie, powtórka. Jak ja mam go pokonać? Udało się, ledwo. Uff. Nowa. No ale i tak straciłem dużo hajsu. Dobra. Bierzemy, ja to i tak pieniążki sobie później odrobię. Ja chcę wszystko wygrać. Jednego trzeba szybko wykończyć, a tego trzeba blokować. Nie da się tego. Ej, come on, jak to wykonać? A idźcie, spadajcie. W 10 sekund was pokonać. Jeeeo, rżnęliście mnie tylko z pieniążków. Spadajcie, nie mam ochoty na was tracić czasu. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze na górę. Bo chcę zobaczyć, co tam jest ukryte. Na samej górze wieżyczki. Może skrzynka zrekompensuje mi to wszystko. No, no chyba nie flaga bordziów. O, jest. Prawie 6 koła mamy w banku. No i bardzo dobrze. Co tu jest? Piórko. O jaś, nie ma opcji. Wolnym z piórkami. Już się więcej w to nie bawię. No dobrze, ja jeszcze sobie jedną rzecz tutaj zrobię. To będzie na tyle, moi drodzy. My się będziemy... Ezio, proszę, współpracuj, dziękuję. My się będziemy, moi drodzy, jak coś widzieć w kolejnym odcinku Assassina. A póki co, to na tyle. Ja sobie tutaj tylko wybuduję to, co trzeba. Badanie. Nie, to najemnicy. Tak, no to jest gildia ogólnie najemników, to niech tutaj będą też najemnicy. Nic innego, ja bym poprosił. Tak, potem to chyba można zmieniać, tak czy nie można? Tak. A, ulepszyć, okej. Okay. Albo możemy potem to ulepszać, tak? No dobrze, moi drodzy. Ale to na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was wszystkich do komentowania, lajkowania i subskrybowania oraz zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na resztę odcinków z Assassina. I mam nadzieję, że miło zakończymy tą historię i ruszymy dalej. A więc, adios!